przedstawiono. I to się dokonało. Te gody się dokonały. Syn Boży przyjął ludzką naturę i wzywał na te gody najpierw naród izraelski, który w większości swojej odrzucił tą propozycję. Odrzucił te zaślubiny Syna Bożego z ludzkością. I dlatego też każdy z nich udał się do swoich własnych spraw, nie chcąc przyznać na to zaproszenie, ażeby mieć udział w tym. I król, czyli Bóg, Ojciec, wysyła posłańców swoje sługi do wszystkich narodów, ażeby wszyscy, niezależnie od tego, z jakiego kraju, jakiego narodu, jakiego stanu są, ażeby wszyscy mogli zakosztować tej uczty. A więc wzywa wszystkich. Nie ma teraz żadnego ograniczenia, ani powiedzmy etnicznego, ani też społecznego, które by kogoś wykluczało z tej uczty. Moi drodzy, ta uczta odbywa się w tej sali miesiącznej, która jest nieco innego jak Kościół katolicki. Kościół katolicki, który stał się rzeczywiście zgromadzeniem, zwołaniem wszystkich narodów, wszystkich, którzy chcą kosztować Bożej uczty. Moi drodzy, tu się rodzi pytanie, co na tej uczcie jest serwowane. A na tej uczcie są serwowane niejako trzy dania. Pierwsze danie, które podaje ten boski król na uczcie swojego syna, jest nauka Boża. To wszystko, co zawarte jest w Piśmie Świętym i w tradycji, to wszystko, co później zostało spisane w wielu księgach, bardzo pożyteczne dla ludu Bożego, to jest to pierwsze danie, które każdy z powołanych jest jako zobowiązany kosztować. To pierwsze danie, które nas wprowadza w tajemnicę królewską, w tajemnicę Bożą. Jeżeli nie znamy nauki Bożej, to nie będziemy pociągnięci do Boga. To odwrócimy się tak, jak ci Żydzi się odwrócili i poszli swoją drogą, stwierdzając, że tam mają lepsze rzeczy. Jeden do kupiectwa, inny do swojej posiadłości. O to im się wydało lepsze. Dlatego, że nie chcieli poznawać nauki Bożej. I tak jak uczy święty Tomasz, ażeby Pana Boga powołać, należy go najpierw poznać. Jeżeli Boga nie znamy, nie będziemy go kochali. Jeżeli nasze poznanie Boga będzie byle jak, takie bardzo powierzchowne, to również i nasza służba Bogu będzie byle jak, powierzchowna. Będziemy się tak ślizgali po powierzchni. Dlatego ciąży na nas słodki obowiązek poznawania nauki Bożej. W jaki sposób wypełniamy to, słuchając Słowa Bożego na mszy świętej, słuchając kazań, ale nie możemy na tym poprzestać. Należy też kosztować tego i potrawy, szukając ją indywidualnie. Należy podejmować wysiłek, ażeby czytać Pismo Święte. Zawsze w duchu katolickim. Jest to trudna lektura, ale należy podejmować ją, zwłaszcza zaczynając od słów Ewangelii, listów papowych, dziejów apostolskich. Może niekoniecznie od razu, bez przygotowania, należy nam sięgnąć po Stary Testament, jeżeli nie mamy rzeczywiście tutaj pewnej predyspozycji, zdolności czy wiedzy, może nam ta lektura stać się nudną, trudną i odrzucimy ją. Ale moje pytanie, czy sięgamy po te pisma, które są bardzo jasne, proste i zapalające ducha? Ilu z nas regularnie sięga po to? O to, co jest zawarte w Nowym Testamencie. Czy rzeczywiście słowa Chrystusowe, słowa świętego Pawła, innych apostołów, przeżuwamy wewnętrznie, karmimy się nimi? Tu jest pytanie. A święty Hieronim, który właśnie w tym tygodniu będziemy wspominali, mówi, że nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa.
kapitalizmem, ekumenične, kapitalizme, które obrzezą się błędy i prawdy, ale taki, który jest przez Kościół rzeczywiście podany jako bezbłędny. I tutaj znowu moje pytanie, czy my, katolicy, sięgamy po katechizm? Taki smutny widok jest w osobie, kiedy jest katecheza w szkole dla dzieci, tutaj dla dorosłych i jest po prostu w pewnym momencie kapłan wygodnie na tą katechezę, to jest po prostu ściganie się do szybkiej do drzwi, ażeby uciec. No bo przecież ja to wszystko wiem, nie jestem dzieckiem na pierwszej komunii. A może warto zostać i posłuchać? Może warto się zastanowić, czy nie powinienem odświeżyć, jeżeli nawet to wszystko już dobrze wiem. Moi drodzy, drugie danie, które nam jest serwowane przez Króla Niebieskiego, jest to zachowywanie przykazań. Jest to ukazanie tej moralnej strony wiary naszej. Chrystus pouczył nas bardzo wyraźnie, co Bogu się podoba, a co z kolei Bogu współzagniewa. I teraz ci, którzy rzeczywiście chcą, pragną odpowiedzieć na Boże wezwanie, wybierają drogę przykazu. Nie chodzi też tylko o to, żeby być intelektualistą, który zna na wyrywki Pismo Święte, potrafi recytować z pamięci cały katechizm, ale chodzi o to, ażeby ten, kto realnie chce być na tej uczcie, być w Kościele Bożym, ażeby zachowywał przykazania. I to jest znowu szkoła, w której powinniśmy się żywić codziennie. Codziennie musimy się posilać. Tutaj oczywiście każdy pewnie będzie musiał uderzyć się w piersi i powiedzieć, że nie zawsze ten pokarm nam smakuje. Ale też wielokrotnie ten pierwszy nie zawsze nam smakuje. I trzeci pokarm, który daje duszy naszej Król Niebieski, są to sakramenty święte. To są te boskie znaki, które ożywiają, pokrzepiają, umacniają duszę naszą i powodują jej rozwój. A w tym wśród tych wszystkich sakramentów szczególnym jest sakrament ołtarza, najświętszy sakrament, w którym pod postaciami chleba i wina jest ukryte ciało i krew Chrystusowa. Moi drodzy, to jest pokarm nieodzowny. Bez komunii z Chrystusem nie ma chrześcijaństwa. Bez zjednoczenia się z ciałem Chrystusa dusza nasza usycha i pomimo wiedzy nie wytrzyma. Kto z nas ma szatę godową? Kto z nas jest gotów, ażeby przybliżyć się i przyjąć najcenniejszy dar, jakim jest Pan nasz Jezus Chrystus? I się raptem okazuje, że założyć tą szatę, którą przez grzech zdarliśmy, którą Bóg nam za darmo dał na Chrzcie Świętym, a którą grzech sprawił i ją odrzuciliśmy, jest tak dla nas trudno. Tak nie chcemy tego zrobić. I dlatego ciałem jesteśmy w Kościele, a z kolei dusza nasza woli smakować w innych pokarmach. Dusza nasza być może w tej chwili rozmyśla o tym, co obserwuje nam świat jako pokarm dla nas. Wszelkiego rodzaju rozrywki, przyjemności. Teraz być może się pod tym zastanawiamy, kiedy Chrystus chce dać nam najcenniejszy dar. W pewnym momencie przyjdzie taki czas, kiedy będziemy musieli się rozliczyć. Król Niebieski zapyta się nas, dlaczego nie chciałeś pójść do spowiedzi? Dlaczego nie chciałeś się przeodziać w szatę godową? Dlaczego tylko ciałem byłeś na uczcie, a z kolei pożądałeś innych rzeczy? Nie tego, co jest.
zachować boskości.